Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Kinga Fortissima i witajcie na kruzie na Alaskę. W tym roku początek wakacji zdecydowaliśmy się spędzić na wielkim statku, który zabierze nas na Alaskę. Samą Alaskę pokażę Wam w innym filmiku, w filmiku Przystanek Alaska, gdzie tych przystanków będzie kilka. Natomiast w tym filmiku chcę Wam pokazać, jak wyglądały nasze wakacje na statku, jak taki statek wygląda, jakie tu są atrakcje. Zaczynamy od oddania bagaży do ciężarówek i one pojadą przez port do naszego statku. Po oddaniu bagażu jest check-in i zobaczcie, jaka to jest hala. Jesteśmy na deku numer 9 i szukamy naszej kajuty. O matko, dopiero 9, 2, 5, 4. A tutaj będzie dużo kroków. Tutaj kroczki będę robiła jak złoto. No minęło 10 minut, a my dalej idziemy. 9, 1, bo tutaj idziemy. Znaleźliśmy 9, 1, 5, 5. Zobaczcie te korytarze. Przecież to jest w ogóle bez końca. No i to nasze królestwo na najbliższy tydzień. Mamy korytarz, bo mamy gigantyczny taras, jak fajnie. Gigantyczny taras? No, taki wzięliśmy, taki wybraliśmy. To będzie moje łóżeczko. A to nasz tarasik i rzut oka na Vancouver Downtown, tam nasz hotel gdzieś. Wow! Nie no, super wybraliśmy tę kabinę z tym ukośnym balkonem. Super, jest. I tak też się da rozłożyć. Mhm, tak, 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 oczywiście, to jest twoje łóżeczko. Będziemy je rozkładać. No i tak to wygląda. Nie jest źle. A pokaż te w łazienkę. O Jezu, jaka duża. O, szafa większa niż w Fermoncie. I łazienka. O, całkiem duża jak na statek, prawda? Prysznic normalnej wielkości. Także to jest naprawdę luksusowy hotel na wodzie. A oczywiście na statku jest wiele typów kabin, bo zaczyna się od najtańsze, są takie kabiny w ogóle bez okien, które są wewnątrz statku. Są kabiny z oknami, są kabiny tylko z takimi uchylanymi oknami, są z małymi tarasikami i są z werandami, tak jak nasza. A potem powyżej naszej są apartamenty i kabiny z ogromnymi tarasami z przodu i z tyłu statku. Kochani, chciałyśmy Wam pokazać ze Stewką, jak wygląda statek. I najlepiej chyba pokazać to na miniaturce, prawda, Stewcia? Chyba tak. Chyba tak. No dobra, to gdzie wsiadałyśmy na statek, Stefa? Tutaj, na dwójce, boarding area, i tam znajduje się też szpital. Na trójce jest pierwszy bar i jest recepcja, gdzie można zamawiać wycieczki i jest obsługa gościa. Na czwórce, jakie są restauracje, Stefa? Jest przede wszystkim klub. Tu znajduje się też małe kino, Celebrity Central, sklepy, kasyno, martini bar i piwniczka, gdzie są doskonałe wina. Na piętrze piątym jest galeria sztuki, jest galeria, gdzie są różne degustacje, też znajdują się butiki. Tu jest Bistro on Five, ale już w tej chwili tam jest sushi. Jest też Cafe Al Bacio, w którym są doskonałe desery i lody oraz restauracje specjalne, czyli takie restauracje, za które trzeba dodatkowo płacić. Szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka są oczywiście kabiny. Ale oprócz tego jest Team Earth, czyli miejsce, gdzie można dowiedzieć się dużo na temat naszego kruzu, na temat Alaski, na temat przyrody. Card Room, gdzie można zagrać w karty, można postawić pasjans, ale też jest mnóstwo gier, Monopol, szachy, Scrabble. Na dziesiątce jest biblioteka.
z bardzo wygodnymi fotelami, z bardzo ładnym światłem. Naprawdę przyjemnie jest tam siedzieć. Na piętrze 12 jest fitness i spa, także siłownia. Jest też tam solarium, taki basen tylko dla dorosłych i dwa bary i basen zwykły, otwarty. Na 14 jest Ocean View Cafe, czyli miejsce, gdzie są serwowane lunche i śniadania. Na piętrze 15 jest Fun Factory X Club. Fun Factory jest dla dzieci, X Club jest dla nastolatków. A oprócz tego, nie uwierzycie, ale jest też miejsce, gdzie można dmuchać szkło. Malutka taka huta szkła, gdzie można się nauczyć, jak to się robi. I jest też Lawn Club. Miejsce, gdzie, uwaga, można zagrać w golfa. Taki mały green na prawdziwej zielonej trawce. I tam jest też Sunset Bar. Bar, gdzie można oglądać zachody słońca. Oczywiście, jak akurat słońce zachodzi za rufą. Słuchajcie, ja policzyłam, że barów jest, uwaga, 13 tutaj. Restauracji jest, tak jak mówiłam, jest Ocean View Cafe, gdzie są śniadania, ale śniadania też można dostać do kajuty. Wszystko zależy od pakietu, jaki się wykupiło. My akurat wykupiliśmy taki dosyć wysoki pakiet, zatem tak naprawdę wszystko za nic nie płacimy już dodatkowo, oprócz tych restauracji specjalnych, czyli sushi, restauracji włoskiej, restauracji francuskiej. Również w cenie naszego pakietu jest room service, taki podstawowy, czyli podstawowe śniadania, napoje przez całą dobę. Słuchajcie, to jest taki hotel pięciogwiazdkowy pływający, zatem przez całą dobę można zamówić coś do jedzenia, przez całą dobę można się czegoś napić, przez całą dobę coś się dzieje ciekawego, przez całą dobę czynna jest siłownia. Do mamy. Mama to wszystko już? Mama to wszystko już? Zatem, kochani, tak wygląda statek. Na statku mieści się 2800 osób, to jest bardzo dużo i plus do tego jest 1500 obsługi. A ten kruz na Alaskę to będzie drugi kruz w naszym życiu, bo wiele, wiele, wiele lat temu byliśmy z Piotrkiem na kruzie na Karaibach. Wtedy wypływaliśmy z Florydy, z Tampy na Florydzie. I byliśmy w Meksyku, w Hondurasie, w Belize i na Kajmanach. I ruszyliśmy, odpływamy. Pierwszy poranek na kruzie. Jak słyszeliście, nasz statek buczy ostrzegawczo, bo jest taka mgła. Nie widać nic, odkąd się obudziliśmy, to płyniemy we mgle. W nocy też podobno już była mgła. Także no, jeżeli to tak ma wyglądać przez tydzień, to świetną wycieczkę widokową wybraliśmy. Tylko wycieczkę. No i kochani, mgła, słońce zaczęło wychodzić. Idziemy z Moniką na takie jogging. Śniadania i lunche są serwowane w Ocean View Cafe. Owoce. Jajka na wszystkie sposoby. Naleśniki, pancake'i. Jogurty. Owsianki, granole. Są też dania wegańskie, hinduskie. I jak wreszcie wszyscy się wynurzyli na śniadanie, to proszę bardzo. Zrobiło się tak. Zastanawiamy się, może przyjdziemy na basen. Bo dzisiaj cały dzień na wodzie. Dzisiaj robimy przegląd sklepików. Zwłaszcza sklepik z pamiątkami. Nas pochłonął. I oczywiście pamiątki z Alaski. Wystarczy być na statku. Już nie trzeba nawet wysiadać na Alasce, bo pamiątki można kupić tutaj. A tu część, która mnie interesuje, kulinaria. Salmon Sisters, książka kucharska o łososiu. Specjalny dip do robienia sałatki alaskańskiej z łososiem. Suszony łosoś, wędzone łososie.
i utensylia kuchenne. O, te kubki są śliczne. Monika je wypatrzyła. Naprawdę, te są ładne. Czekolada z solą himalajską. Pieprzem cayenne, ręcznie robiona na Alasce. Pieprz i sól. A tu ciastko. Ciasto. Bourbon z syropem z brzozy. A tutaj myślę, że coś kupię dla moich siostrzeńców. Och, jakie świetne kółko i krzyżyk drewniany. Śliczne. No i zobaczcie, jakie genialne rękawice kuchenne. Misiowe. Śliczne. I trochę wzorów etnicznych. Też ładne bardzo. Thunderbird. Na lunch też ogromny wybór. Tutaj jest Pasta Station, gdzie są różne sosy i różne rodzaje makaronów do wyboru oraz dodatki. Jest pizzeria. Tutaj widzę, że już wszyscy wyjedli pizzę. One są ciągle dokładane. Ale jest profesjonalny piec. Podobnie jak na śniadanie są sery i wędliny. To, co mnie i Stefcie najbardziej interesuje, i Monikę też, to oczywiście sałatki i warzywa. Wybór jest ogromny. Podobnie jak na śniadaniu jest sekcja wegetariańska i wegańska, też na ciepło. Ale są też warzywa do własnoręcznego skomponowania sałatki. Osobne stanowisko, gdzie robi się sałatkę Cezar. I sałatki ciąg dalszy. Pasta jajeczna, tuńczyk i coleslaw. A tutaj pancit, beef macado, chicken asado. Część meksykańska, czyli chicken fajitas, beef fajitas, tortille, gdzie Stefcia z Anią szaleją. I dodatki do nachosów. A z hinduskich dań butter chicken. Wieprzowe vindaloo. Fish masala i veggie curry oraz dal. Oczywiście desery. No, słuchajcie, jak tu utrzymać figurę na tym statku? Jedziemy z samej góry na sam dół. Mijamy bibliotekę. Card room. Earth World, tutaj drzewo. Bary, 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 bary. I jesteśmy na dole. Idę sobie spokojnie do kina. Z Moniką się umówiłyśmy. I przechodzę obok nightclubu i słyszę jakieś śmiechy i rechoty. A oczywiście kto tutaj jest? Nasze dzieci. Ale brawo, jakiego macie cel? Jaka super zabawa. No Stefano, Ania dawaj. Areczka dawaj. Super! Wow! Idziemy z Moniką na Man Called Otto. Piotrek widział w samolocie i powiedział, że super. Naprawdę ilość rozrywek, słuchajcie, tutaj to się w głowie nie mieści. A tak wygląda to mniejsze kino. Mniejsza sala widowiskowa. I tutaj też cały czas są projekcje. Zobaczymy jeszcze jedną z sal widowiskowych. No słuchajcie, to jest po prostu pełnowymiarowy kino, tudzież teatr. A tak wygląda nasza restauracja, w której jemy kolację Sonata.
A dzisiaj, drugiego wieczora na statku, jest kolacja kapitańska. Czyli kapitan będzie chodził, witał się z gośćmi. I to jest dzień, to jest wieczór, kiedy prosi się gości, żeby byli ubrani wieczorowo. Przyszedł bezczelny smarkacz, się pyta, czy jestem w piżamie. Moja sałatka z arbuzem i pomidorami. Moniki wątróbka drobiowa i chłodnik aneczki z gruszkowo-miodowy. Moje spaghetti z krewetkami. Monik, co ty masz? Rybę, ale nie pamiętam, jak ta ryba się nazywa. Rybę. Rybę w typie łososia. Kambia, kombia? Kobia. A co nasze dzieciaczki mają słodkie? Jagnięcina, Ania? A Stefka i Adaś? Też spaghetti? Płyniemy dalej. Jest 11 w nocy. No ale jesteśmy tak daleko na północ, że jest cały czas jasno. Jeszcze długo tak będzie. Kolejny poranek na statku. Dzisiaj się obudziliśmy, była totalna mgła i się zaniepokoiliśmy, bo dzisiaj mamy oglądać lodowiec Hubbard. Ale teraz widzę, że jest 9 rano, właśnie się wybieraliśmy na fitness. Wyszłam jeszcze na chwilę na balkon i widzę, że jednak coś tam zaczyna przezierać zza mgły. Wyszliśmy z Piotkiem na siłownię, żeby zrobić przed śniadaniem, ale postanowiliśmy przejść się po jogging tracku. I są takie widoki, no więc oczywiście co? To nas zatrzymało. Ale przyznacie, że ćwiczenie z takim widokiem to jest coś. Aż się chce. Wszyscy na dziobie. Pływamy coraz bliżej lodowca. Już na morzu są kawałki lodu, ale też to są niektóre z nich, to są szczyty małych pagórków lodowych. Dlatego, że w przypadku gór lodowych i pagórków tylko 10% jest na powierzchni, a pozostałe 90% jest pod wodą, dlatego, że lód jest lżejszy od wody. Oczywiście niewiele lżejszy. Dlatego jednak większość jest pod wodą, ale część nad wodą. I dlatego też, ponieważ lód jest lżejszy, to zawsze woda zamarza najpierw od góry. O! Zaczyna padać śnieg z deszczem. Zeszliśmy teraz na helipad, bo stąd jednak dużo, dużo lepiej widać lodowiec. A tak wyglądają te wyższe piętra, gdzie byliśmy przed chwilą. Śnieg z deszczem cały czas pada, a jest bosko i przepięknie. A tak wygląda największy lodowiec na kontynencie Północnej Ameryki, z bliska. Nawet moja rodzina zwariowała i się nie może oderwać od telefonów i od robienia zdjęć. Teraz co, dziewczyny, czekamy tylko na foki. I na wieloryby. I orki. Już słuchajcie, naprawdę wszyscy się schowali. Po prostu jest pusty dek, a my z Anką cały czas chodzimy. Na greenie dzisiaj pusto, nikt nie gra, no bo w deszczu. Ale zobaczcie, jak to jest wszystko przemyślane, że oprócz ręczników przy baseniku są też kocyki. Natomiast to, co mnie naprawdę super miło zaskoczyło na statku, to ich kolekcja sztuki. Dlatego, że Celebrity Cruises firma ma swoją kolekcję sztuki. Ta sztuka jest prezentowana na ich statkach. I może użyłam złego słowa, że zaskoczyło, dlatego, że jednak w Stanach, a to amerykańska firma, ta sztuka w przestrzeni publicznej jest bardzo popularna i ta sztuka w przestrzeni publicznej bardzo nobilituje. Wobec czego w takich miejscach właśnie jak hotele, jak takie miejsca rozrywki, sztuka jest bardzo często pokazywana. Nie jest to zawsze bardzo dobra sztuka,
Ale akurat w przypadku Celebrity Cruises, to co jest prezentowane na korytarzach, to co jest prezentowane tutaj w przestrzeniach publicznych, na klatkach schodowych, w lobby, to jest naprawdę czasem bardzo dobra szkoła. Tutaj słuchajcie obraz Holly Anders, zgubiona rękawiczka. I kilka obiektów ze statku Wam pokażę, bo są naprawdę ciekawe. Tutaj izraelski artysta, Igal Ozeri. A tutaj ceramika High Boy, Chrisa Antemana. To artysta amerykański. Charlotte Holtz, artystka brytyjska. Tutaj Gary Fabian Miller. Manuel Amestoy, artysta argentyński. Zdjęcia Su Kim. O, tutaj się odbijam. To artystka z Korei. Horacio Zabala. Też artysta argentyński. Tutaj Adriana Minolitti. A tutaj Robin Best. Przypomina trochę Franka Stelle, prawda? A jedna ze specjalnych restauracji to sushi. Dodatkowo płatna, ale warto tu zjeść, bo jest naprawdę pyszne. Pyszne miso. I ktoś tu się już na nią szykuje, chociaż nie chciał. Inaczej to sobie wyobrażałam. Myślałam, że to będzie z takim ryżem, takie ciasteczko ryżowe z tuńczykiem. No cóż, ale jest pyszne, bo sos truflowy, ale do tego jest naprawdę, naprawdę spicy. Pycha! Rolka łososiowa z awokado. Nigiri. Ktoś mi jedno ukradł. No tak, ale jak ktoś zamówił sushi z marchewką, no to kradnie ludziom. Stefka, dobra? A po sushi ping-pong. Widzę, że... Ej, dwóch na jednego! Ja nie gram. To po co tam stoisz? Dlaczego nie możesz? Kto wygrywa? Ale całkiem przyjemnie z tym widokiem. W czasie kręci, bo nie pozwalają grać. No. Natyłaś. I Stefa z ciotką. Ciotka tu okazało się, że jest czarnym koniem tego turnieju. Ograła wszystkich. Nawet mojego starego, który podkręca piłki. Nieelegancko. Ostatni poranek na cruzie. Dzisiaj cały dzień na wodzie. W nocy dopłyniemy do Vancouver. Rano schodzimy już na ląd. Także postanowiliśmy to uczcić śniadankiem na naszym tarasie. Przestań, no. No widzicie? No nie może wytrzymać po prostu, żeby ładne zdjęcia porobić. A to są moje płatki! No to miała być, słuchajcie, taka miła, rodzinna rozmowa, jak nam się podobało na cruzie. No ale widzicie, ten jej kradnie płatki, ta się wrze, stoi zaspana. Dobra, to ja zjem płatki, a ty zjesz masełko. Kochani, jak było na cruzie? Super. Super? Czy wybierzemy się jeszcze na takie wakacje? Tak. Tak? Jak się wyśpisz chyba. Nie jest. Oj, zaspalcu. Bo słuchajcie, zerwałam Stefę, dlatego że jest tak pięknie dzisiaj.
Bo różnie są. Stefa, wstawaj. Wstawaj. Ale czy ta pogoda bardzo nam przeszkadzała? Nie, no była laskańsko. Gdyby taka pogoda była na Karaibach, to by było słabo. To moglibyśmy być rozczarowani. Ale tutaj było świetnie. I kochani, ostatni dzień taka sytuacja. Trochę nam tu dobrze. No pogoda petarda. Słońce świeci. Ciepło. Tu jesteśmy zasłonięci od wiatru, no bo jesteśmy na pełnym morzu. Tak jak mówiłam, dzisiaj cały dzień płyniemy. Więc basen się zapełnił. Ale to jest tak, słuchajcie, zorganizowane, że ja nie wiem, ale cały czas są miejsca. W sensie tam są na przykład cały czas wolne leżaki. No my się stąd nie ruszamy. Muszą nas dzieci spakować, bo nie zejdziemy stąd. Siedzimy tutaj do zachodu słońca. Mamy takie piękne popołudnie i rozmawiamy o edukacji dzieci. Dzieci bardzo by chciały chyba stąd uciec. Ale super. Wreszcie jest cieplej. Ciepło. Słońce. Pięknie. I tak to wyglądało, kochani. Dopłynęliśmy do Vancouver, żegnamy się ze statkiem. Super wakacje, naprawdę. Ta formuła pływającego hotelu dla mnie to jest petarda, bo dużo można zobaczyć, a nie trzeba się w kółko pakować i przeprowadzać. A poza tym, słuchajcie, my naprawdę korzystaliśmy z tych rozrywek na statku. I chodziliśmy na show, i korzystaliśmy z basenu, z siłowni i trochę potańczyliśmy wieczorami, w kasynie tylko nie byliśmy. Jedyne, czego nie zrobiliśmy tym razem, to się nie powygłupialiśmy w kasynie. Napiszcie mi koniecznie, jak Wam się filmik podobał, a ja lecę już zbierać ostatnie rzeczy, napić się kawy i wysiadamy. Całuję Was mocno, pa!